Ja mam niemały kłopot, żeby z obszernej i bardzo wszechstronnej twórczości profesora Zielińskiego wybrać to, o czym chciałabym ci powiedzieć, a co ma poniekąd odpowiadać na pytanie zadane przez organizatorów, mianowicie, co nasi mistrzowie nam mówią nadal, albo co by nam powiedzieli jeszcze dzisiaj. I zdecydowałam się mówić o trzech sprawach, o dwóch bardzo krótko, a tej trzeciej chciałabym poświęcić nieco więcej uwagi. No, pierwsza sprawa to największe odkrycie Ziembińskiego. I sprawa jest tu nadzwyczaj oczywista, nikt z nas nie ma wątpliwości, że kiedy mówiąc o odkryciu Ziembińskiego, będę mówiła o dystynkcji pojęciowej pomiędzy przepisem prawnym i normą prawną. Nie ma większej potrzeby, żeby przypominać, ale zaznaczę mimo wszystko, że przez przepis prawny rozumiał profesor wypowiedź w sensie gramatycznym, będąca zawsze fragmentem tekstu prawnego, faktycznie sformułowanej przez prawodawcę. Natomiast przez normę rozumiał wyrażenie, które jest choćby tylko pomyślane i które określonym adresatom w określonych okolicznościach wyznacza określone zachowanie. Ta bardzo prosta, jakby się wydawało, dystynkcja otworzyła, jak śmiem twierdzić, w prawoznawstwie nowy paradygmat, w teorii prawa nowy paradygmat. I przypomnę tylko bardzo krótko, jakie ważniejsze problemy udało się rozstrzygnąć tę dystynkcję wprowadzając. No po pierwsze, ona legła u podstaw całej wizji prawa, jaką zaprezentował Zygmunt Ziemiński, wizji prawa jako systemu norm. Po wtóre, stała się podstawą pewnych uwag Ziembińskiego o wykładni, bo Ziembiński w swojej twórczości wykładni się nie poświęcał, ale stała się podstawą budowy derywacyjnej koncepcji wykładni Macieja Zielińskiego. Na niej przecież ta koncepcja jest oparta. I sprowadza się do takiej prostej znowu myśli, mianowicie, że da się przełożyć zespół przepisów prawnych na praktycznie jednoznaczne normy postępowania, stosując pewną procedurę. Dalej, Ziembiński, stosując tę dystynkcję, cały szereg modalności normatywnych sprowadził do dwóch podstawowych, mianowicie do nakazu i zakazu, co oczywiście wiąże również z przyjętą przez niego koncepcją normy. I wreszcie ta koncepcja stała się podstawą zbudowania rozwiniętej normatywnej koncepcji źródeł prawa. I wreszcie może jeszcze jedno, stała się całą podstawą wizji prawotwórstwa. Z tym, że myślę o prawotwórstwie, tutaj mając na myśli redagowanie tekstów prawnych. No wydaje się, że to dość wymienienia przykładów tego, jak owocna się okazała ta koncepcja. A dodałabym jeszcze tylko po prostu, że w gruncie rzeczy powiedzieć można, że była ona fundamentem całego dorobku szkoły naukowej ufundowanej przez Zygmunta Ziembińskiego i tę szkołę wyróżniającą. Druga sprawa, którą chciałam krótko zasygnalizować, to pewna niespotykana, jak mi się wydaje, rola, którą sobie narzucił Ziembiński jako teoretyk prawa. Tutaj wyraźnie widać nawiązanie do jego z kolei mistrza, mianowicie do Znamierowskiego, bo podobnie jak Znamierowski stał na stanowisku, że owocny dyskurs naukowy wymaga precyzyjnej aparatury pojęciowej i że w związku z tym zadaniem uczonego jest przygotować ten grunt do rozważania problemów, które za pomocą aparatury opracowanej da się postawić klarownie i da się rozwiązać. Z tym, że Ziembiński poszedł znacznie dalej poza głoszeniem haseł i postulatów, mianowicie podjął trud bardzo szczegółowej analizy zaniedbanej mocno i konserwatywnej terminologii polskiego prawoznawstwa. Zastosował przy tym pewną metodę, dobrze zresztą znaną, umiarkowanego rekonstrukcjonizmu, ale wykazującą również pewien szacunek dla dorobku prawoznawstwa i dla zastanych intuicji wiązanych z terminami w języku prawniczym, w języku prawnym. I wprowadził do prawoznawstwa dziesiątki najrozmaitszych precyzyjnych definicji regulujących uprawnienie, norma, roszczenie, kompetencja i wiele, wiele jeszcze innych. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że przecież nie musiał się tym jako teoretyk zajmować. To nie było dla niego zadanie poboczne, ale jednak zadanie szalenie absorbujące. Chcę więc podkreślić, że Ziembiński jako teoretyk prawa wyznaczył sobie między innymi pewne zadania, zadanie unowocześnienia i uporządkowania aparatury pojęciowej prawoznawstwa. Proszę zwrócić uwagę na tytuły niektórych jego opracowań. A to na przykład
próba uporządkowania podstawowego słownictwa prawniczego, albo logiczne podstawy prawoznawstwa, albo logiczne zagadnienia prawoznawstwa, albo etyczne problemy prawoznawstwa. We wszystkich tych tytułach pojawia się określenie prawoznawstwo. Jakby ono pełniło tutaj rolę pewnego przewodnika, wskazującego tego, czym on się zajmuje. Mianowicie zajmuje się wszystkimi naukami prawniczymi, to go interesuje i to jest właśnie ta rola, którą sobie wyznacza, mianowicie dostarczyć prawnikom język do owocnej debaty o prawie. No, trzeba jeszcze dodać, do tego doszło porządkowanie języka mówienia o ocenach, co też było niemałym osiągnięciem Ziemińskiego. Krótko powiedziawszy, nie chciałabym być zbyt patetyczna, ale mogłabym powiedzieć, że to była rola człowieka, który czuł się odpowiedzialny za nauki prawne. I może o tej warto dzisiaj jeszcze pamiętać. I wreszcie trzecia sprawa, której chcę poświęcić nieco więcej uwagi. Otóż Zygmunt Ziemiński skonstruował wysoce oryginalną, rozwiniętą koncepcję źródeł prawa. Skonstruował ją w końcu lat 60. Niewiele potem uzupełniał i modyfikował, ale w pewnej postaci została ona wyłożona w dwóch jego pracach. No oczywiście pracy najważniejszej, najobszerniejszej, mianowicie Problemy podstawowe prawoznawstwa, opublikowanej w roku 80. i w Szkicach metodologii szczegółowych nauk prawnych, opublikowanej 3 lata później. Przypomnę bardzo krótko. Za Alfem Rossem odróżnił teorię źródeł prawa od normatywnej koncepcji źródeł prawa. Jak mi się wydaje, nie budował ani jednej, ani drugiej. Ta normatywna koncepcja źródeł prawa powinna być bowiem koncepcją wskazującą reguły kształtowania określonego, tego, a nie innego systemu prawnego. Natomiast teoria źródeł prawa byłaby zbiorem twierdzeń na temat tego, jakie są, jak funkcjonują, jaką mają treść reguły przyjęte w poszczególnych normatywnych koncepcjach źródeł prawa. Ziemiński swoją koncepcję nazwał rozwiniętą koncepcją, czasem dodając uwagę normatywną, rozwiniętą normatywną koncepcją źródeł prawa, i przyjął, że to jest koncepcja, która jest zbiorem kryteriów pozwalających ustalić, jakie normy należą, a jakie normy nie należą do danego systemu. Albo inaczej mówiąc, to jest koncepcja, która pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy jakaś norma, czy też nie jest normą danego systemu prawnego. I aby na to pytanie móc odpowiedzieć, trzeba jego zdaniem znać dwa typy reguł. Jedne z nich nazywa regułami walidacyjnymi, drugie regułami egzegezy. Tymi ostatnimi nie będę się bliżej zajmowała. Reguły egzegezy to reguły interpretacyjne, inferencyjne i reguły pozwalające rozstrzygać kolizje. Natomiast jeśli idzie o reguły walidacyjne, to są reguły, na które składa się kontekst społeczno-polityczny, w jakim niektóre fakty społeczne mają być uznawane za fakty prawotwórcze. To są reguły, które wskazują, jakie czynności stanowienia przepisów, w jakiej procedurze i przez jakie podmioty mają być uznawane za prawotwórcze. I wreszcie reguły, które mówią, czy jakieś inne jeszcze fakty społeczne mają być w systemie uważane za prawotwórcze. W szczególności kształtowanie się norm zwyczajowych i precedencji. Tak bardzo pokrótce scharakteryzowana, czy przypomniana może, koncepcja źródeł prawa Ziemińskiego nie spotkała się z większym, jak mi się wydaje, zainteresowaniem polskiej teorii prawa. I profesor Opałek, który recenzował problemy podstawowe prawoznawstwa, w recenzji wydawniczej napisał, że jest to koncepcja zaskakująco zaborcza, bo oto obejmuje całą problematykę wykładni prawa, a nadto jeszcze niemal całą problematykę form tworzenia prawa. Doceniając to, nie zwrócił jednak uwagę na to, jaką całość ta koncepcja tworzy. I wydaje mi się, że w polskiej teorii prawa tak się właśnie stało. Dyskutowaliśmy o poszczególnych elementach tej koncepcji, ale nigdy nie właściwie o niej jako o całości. Jeśli się nie mylę, to chyba jako pierwszy zwrócił na tę koncepcję wyraźnie uwagę profesor Leszczyński. W 2007 roku na dawnej konferencji, która odbyła się w Poznaniu, była poświęcona Zygmuntowi Ziemińskiemu, a potem wrócił do tej koncepcji w opracowaniu
które było pokłosiem kolejnej konferencji poświęconej twórczości Zygmunta Ziemlińskiego i które to opracowanie niedawno co zostało opublikowane w Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym. Zgadzam się w pełni z profesorem Leszczyńskim, że to jest oryginalne i całościowe dzieło Zygmunta Ziemlińskiego. Profesor Leszczyński idzie zresztą dalej. Mówi, i tutaj zacytuję go, że zmieniła ta koncepcja paradygmat teoretyczno-prawnej analizy prawa. No, powiedziałabym tak, była wszelkie podstawy, żeby zmieniła. Mogła była zmienić, ale chyba zmiana paradygmatu nie następowała jednak pod wpływem tej nie dość zauważonej koncepcji. Wśród reguł walidacyjnych, które składają się na omawianą tutaj koncepcję, są te, które są najbardziej intuicyjne. Najbardziej intuicyjne to są reguły, które mówią, jakie fakty społeczne uznawać za fakty prawotwórcze. Ważne jest jednak, że Ziemliński dostrzega dwa rodzaje, albo dwie odmiany raczej, powiedziałabym, tego rodzaju reguł. Mianowicie jedne z nich wskazują, jakie fakty społeczne uznawać za fakty tworzące prawo, a drugie natomiast wskazują, jakie fakty należy uznawać za fakty eliminowania norm systemu prawnego. A więc można byłoby powiedzieć, można by nazwać te negatywnymi faktami prawotwórczymi. To też dało potem podstawę do bardzo wielu ciekawych opracowań, derogacja, nowelizacja, problemy intertemporalne, mianowicie negatywny aspekt źródeł prawa, który został nierozwinięty wprawdzie, ale zasygnalizowany w koncepcji Ziemlińskiego. Jeśli idzie o reguły mające charakter ekstensy, to są reguły mniej oczywiste jako element rozwiniętej koncepcji źródeł prawa, mniej intuicyjny. Ale jeśli się przyjrzymy poglądom Ziemlińskiego, no to po pierwsze wyraźnie stwierdza, że żadne efekty faktów prawotwórczych nie są tak sformułowane, żeby ujmowały wszystkie elementy normy. I że w związku z tym konieczne jest rozróżnienie przepisu prawnego i normy prawnej. A jeśli tak, no to konieczna jest pewna operacja, która prowadzi do tego, żeby z tych faktów prawotwórczych normy prawne odtwarzać, a zatem, że egzegeza tekstu prawnego jest czymś w rodzaju konstruowania systemu prawa. I na to chcę wyraźnie zwrócić uwagę. Są więc reguły egzegezy konieczne, żeby uzyskać normy i ta egzegeza jest uznawana w założeniach Ziemlińskiego jako zabieg z zakresu współkształtowania systemu prawnego. Poszczególne reguły, które składają się na rozwiniętą koncepcję źródeł prawa, pełnią w procesie kształtowania systemu różne role, ale mają pewne cechy wspólne. Pierwszą i chyba bardzo ważną ich cechą wspólną jest to, że zalicza je Ziemliński do zasad konstrukcji systemu prawnego. To nie są zasady prawa w tym tradycyjnym ujęciu jako szczególne normy systemu, które no, mają walor nadzwyczajnej, większej doniosłości niż wszystkie inne. To są zasady konstrukcji systemu jako pewien, jak on mówi, swoiste metanormy i z punktu widzenia tej funkcji, jaką mają pełnić, nie należą co do zasady, to muszę podkreślić, do systemu, raczej są ulokowane na zewnątrz systemu prawnego. Mówiąc obrazowo, one służą do gry w prawo, ale same co do zasady prawem nie są. Powtórę, cechą charakterystyczną tych zasad konstrukcji systemu prawnego jest to, że one mają charakter wiążący. To dosyć swoiste jest, że Ziemliński, który przecież mówi o obowiązywaniu norm, nie używa tutaj terminu obowiązywanie, tylko terminu charakter wiążący. Nie doszłam dokładnie do tego, czy to jest tylko jakiś przypadek terminologiczny, czy jednak zamiar. Ilekroć mówi o regułach konstrukcji systemu prawnego, używa określenia, że mają charakter wiążący, a nie że obowiązują. Gdyby zapytać, co jest źródłem tego wiążącego charakteru owych reguł konstrukcji systemu prawnego, to uzyskujemy następującą odpowiedź. No, czasami, choć rzadko bardzo, zdarza się, że niektóre reguły walidacyjne są ujęte w formę przepisów prawnych, zwłaszcza przepisów konstytucyjnych.
Niektóre reguły egzegezy, jak wiemy, wyjątkowo również bywają w ustawach przyjęte jako reguły wykładu. Ponadto można się domyśleć reguł egzegezy, analizując przepisy prawne, bo wydaje się, że one, te reguły, są czymś w rodzaju założeń przepisów prawnych. Przepisy prawne dają więc nam coś w rodzaju przekazu, że są oparte na pewnych założeniach co do istnienia pewnych reguł konstrukcji systemu prawnego. Znaleźć można więc w przepisach prawnych przejawy tych reguł. No i wreszcie, co najważniejsze, twierdzi Ziemiński, po prostu jest tak, że te reguły są stanowczo zawiążące, uznawane przez doktrynę prawniczą. To środowisko prawnicze, jego doktryna decyduje o tym, które z tych reguł mają charakter wiążący. Jest jednak Ziemiński w tym szukaniu źródeł wiążącego charakteru reguł konstrukcji dosyć ostrożny. Nie chcę powiedzieć do końca, że one nie są związane z przepisami prawnymi. Raczej jednak skłonny jest powiedzieć, że prawodawca, formując przepisy prawne, zdaje się potwierdzać obecność tych reguł, a nie te reguły kreować. Trzeba przy tym dodać, jak mi się wydaje, że zamieszczenie jakiejś reguły w tekście prawnym, o tym przed chwilą mówiłam, nie zmienia charakteru tej reguły jako reguły konstruującej system prawa. A więc cechą wyróżniającą te reguły jest przede wszystkim rola, którą one mają pełnić w systemie. Najbardziej nieoczywistym elementem w koncepcji źródeł prawa jest to, co Ziemiński nazywa kontekstem społeczno-politycznym. Kiedy indziej mówi o założeniach ideologicznych systemu, a najczęściej i najchętniej mówi o doktrynie prawniczej. I gdyby zapytać, czym miałaby być ta doktryna według jego ujęcia, to jest to przefiltrowane, przerobione przez myśl prawniczą, przerobiony zespół poglądów politycznych, filozoficznych, przekonań ideologicznych na temat tego, jakie prawo ma być. A więc twórcą doktryny, która się opiera na założeniach politycznych i filozoficznych, jest myśl akademicka i zarazem orzecznictwo, praktyka prawnicza, zwłaszcza orzecznictwo sądowe. Aczkolwiek przyznać trzeba, że o orzecznictwie sądowym wypowiada się Ziemiński wyjątkowo ostrożnie, żeby nie powiedzieć nawet lakonicznie, ale nie można znaleźć żadnego fragmentu jego tekstu, w którym by nie twierdził, że może być ono i odgrywa również rolę kształtowania tego, co nazywamy doktryną akademicką. I ta doktryna akademicka w gruncie rzeczy wpływa na wszystkie reguły rozwiniętej koncepcji źródeł prawa. Wszystkie. Wpływa na reguły egzegezy, wpływa na reguły dotyczące tego, jakie fakty społeczne uznawać za prawotwórcze. A więc jest najwyraźniej spoiwem tych reguł. Na koniec, dlaczego tak wielką wagę do tej koncepcji przywiązuję? Otóż po pierwsze, dlatego, że uważam, że w tym ogromnym dorobku Zygmunta Ziemińskiego jest bardzo wiele koncepcji oryginalnych, które na trwałe weszły do polskiego prawoznawstwa, ale które poniekąd można by nazwać blokami problemów, które opracował. A to aparatura pojęciowa, a to na przykład problem teorii norm, pojęcie normy, obowiązywania normy, wynikanie normy z normy. Natomiast nie ma tak całościowej, tak uniwersalnej koncepcji, jak koncepcja źródeł prawa. Powtórę dlatego, że ta koncepcja ma charakter nie opracowania pojęciowego, tylko opiera się na wyjątkowo rzetelnej obserwacji praktyki. To znaczy na obserwacji faktów i procesów, które łącznie wpływają na to, że rekonstruuje się normę określonej treści. Jest więc to koncepcja, która wyraźnie wskazuje, że współuczestniczy w procesie tworzenia prawa i tworzenia normy cały szereg czynników. Te czynniki Ziemiński identyfikuje, opisuje i pokazuje ich wzajemne oddziaływanie. Jest więc egzegeza tekstu prawnego, w szczególności czynnikiem współkonstytuującym normę prawną, a więc współkonstytuującą cały system. I koncepcja, o której mowa, wyraźnie pokazuje nam, jak dalece Zygmunt Ziemiński, który postrzegany jest
najczęściej jako pozytywista i jako kontynuator tradycji analitycznej, jak dalece odchodzi od pozytywizmu i jak nietrafna jest ocena, że zamyka się w analizach pojęciowych oddzielonych od funkcjonowania prawa. Ta koncepcja jest moim zdaniem tego wyraźnym dowodem. No i wreszcie jeszcze jedno. Wyraźnie widać, że wiele w twórczości Ziemińskiego elementów realistycznych, a czytając jego cały dorobek przez pryzmat rozwiniętej koncepcji źródeł prawa, okazuje się, że możemy o tym, co Ziembiński rozumie przez prawo i jak postrzega jego istotę, dostrzec znacznie więcej, niż nam się do tej pory dostrzec udawało. Bardzo dziękuję.